To jest program International Level, w którym rozmawiamy sobie o tym, jak radzą sobie polscy piłkarze za granicą, a radzą sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Kolejna udana kolejka, kolejny hat-trick, bo przecież tydzień temu o hat rozmawialiśmy. Dzisiaj też porozmawiamy o hat pewnego polskiego napastnika z Mikołajem Krukiem, Eleven Sports, a także Marcinem Gazdą. Welcome się. Eleven Sports, panowie. Welcome everybody. Welcome everybody to Przychodzi International mi tutaj Level. Zastępować Samuela Szczygielskiego w tym programie na kierownicy i drugi tydzień z rzędu przyciągamy hat-trick. panie Mikołaj, bo ty też byłeś tydzień temu, ale przeszedł pan Marcin i również mamy hat-trick. Tym razem nie Szymon Żurkowski, a Krzysztof Piątek. To jest wydarzenie z jednej strony takie trochę niespodziewane, bo jednak Krzysztof Piątek i jego takie spojrzenie kibiców na, na jego osobę nie jest i nie było ostatnio najlepsze. Ale z drugiej strony to jest bardzo dobry sezon Krzysztofa Piątka, dziesiąty, łącznie gol, ósmy, dziewiąty i Dziesiąty dał zwycięstwo 3-2, odwrócenie wyniku z 0-2 na 3-2. Tak sobie też spoglądam na Polacy za granicą na meczykach, jak żre. To żre, tak? To podsumował Mateusz Hawrod. Zapraszamy oczywiście do, do Polaków za granicą. Tam wszystko ładnie opisane, co się działo, jeśli chodzi o polskich piłkarzy. I to jest chyba dobre stwierdzenie. Jak żre, to żre. Krzysztof Piątek, 10 goli. Pokażemy sobie też, jak to wygląda w jego przypadku sezon po sezonie, ale na początku wasz komentarz do, do tego, co się wydarzyło w weekend z udziałem Krzysztofa Piątka. Trzeba było poświęcić trochę czasu, żeby przejrzeć spotkania Ligi Tureckiej. Zrobiłem to wczoraj wieczorem i nawet zahaczając trochę o noc, bo bo jak wiemy, Liga Turecka jest średnio dostępna. Trzeba się więc posiłkować jakimiś portalami lub też YouTube'em, na którym wiszą skróty z tych meczów. No ale kilka wniosków udało mi się wyciągnąć. Krzysztof Piątek odzyskał w sobie radość, którą miał w Genoi w 2018 roku. To znaczy widać u niego chęć, widać u niego taką. Iskrę w oku, to jak rusza do akcji ofensywnych, jak wychodzi na pozycję, jak ustawia się przy dośrodkowaniach. Znowu ma czucie, znowu pojawił się ten instynkt killera w polu karnym. Są tego efekty, 10 goli, hat-trick w tym ostatnim spotkaniu. Pistolety są naładowane. W przypadku Krzysztofa Piątka dawno nie było takiego dobrego okresu i strzela właściwie wszystkim głową, wykonuje pewnie rzuty karne także z prawej nogi piłki wpadają po jego strzałach do bramki także to jest naprawdę najlepszy czas od czasów Genoi. ten sezon 18, kiedy strzelił 13 goli w Genoi i 9 w Milanie ktoś tu widział chyba naszą grafikę to od razu możemy ją pokazać jeśli chodzi o Krzysztofa ja to Piątka, wszystko pamiętam osiągnięcia strzeleckie przepraszam bo to tak. był wyjątkowy sezon tak ale to teraz poproszę mecz po meczu komu strzelił gol no, zaczął Czegoś, od tego, tego że z tego już nie ma. w Coppa Italia lecze, także trzeba tak no, ta przygoda. E, nie ale... będziemy Cię tutaj oczywiście egzaminować, ale tą grafikę możemy faktycznie pokazać, bo ona hmm. nam prezentuje, jak sezon po sezonie to są rozgrywki ligowe, gole w meczach ligowych. Sezon po sezonie zaczął oczywiście od 22, tak jak mówisz, 13 plus 9, tak to wtedy wyglądało: Genoa plus Milan i. No i wtedy też nie było tak dobrze. No właśnie, wtedy Krzysztof Piątek machał nam z Everestu. Machał nam, pozdrawiał nas bardzo serdecznie z samego szczytu. I no to zejście ze szczytu było dosyć brutalne w przypadku Krzysztofa Piątka. Można powiedzieć, że przez te lata trochę poziom lig top 5 zweryfikował jednak naszego napastnika, nie wiem, na co konkretnie miało na to wpływ, może też jednak błędne decyzje transferowe, bo Herta okazała Hertha. się totalnym niewypałem. Mimo ambicji, mimo zapowiedzi, mimo klinsmanów i innych historii, które tam się te kilka lat temu wydarzały, to, to nie udało się ani zbudować zespołu, ani podnieść klubu. Zakończyło się to jedną wielką katastrofą. Ale później powrót do Włoch też nie był jakiś super w wykonaniu Krzysztofa Piątka i trochę. Wiem co, żeby nie zabrzmiało to też jakoś tak źle, ale fajnie, że Krzysztof się strzela. Od tego zaczynamy program, to podkreślamy, ale Liga turecka to jest poziom bliżej drugiej Bundesligi niż pierwszej Bundesligi. Czyli mam na myśli to, że przez te lata ligi top 5 jakby trochę zweryfikowały Krzyżka piątka. On się odnalazł w Turcji, ale na ciut innym poziomie. Niech strzela, niech dalej mu żre tak, jak ustaliliśmy na początku meczu. No tylko, Brawo. że mam wrażenie, że, że na początku naszego spotkania, tak, no taki mecz dzisiaj rozgrywamy sobie tutaj, że, że to już jest trochę inna historia. Nie wiem, jak wy to oceniacie. Ja po tym, jak obejrzałem sobie kilkanaście tych skrótów meczów i, i także jedno spotkanie w całości, to mam wrażenie, że ta Liga Turecka. To jej miejsce w dziesiąte w aktualnym rankingu, było ósme, dziesiąte, no gdzieś w tych przestrzeniach, to nie jest przypadkowe miejsce. Tak Jak... sobie tylko spoglądam, zanim dam tobie głos Marcin, w strzelców Ligi Tureckiej, bo to też musimy odnosić Krzysztofa Piątka do zawodników, którzy tam występują. Dziesięć goli ma Piątek, ale dziesięć też ma Adam Buksa, o którym sobie pewnie mm -hmm. też słówko powiemy. Dziewięć ma Sebastian Szymański, najlepszy strzelec w szesnaście goli w Lidze Tureckiej. Jakkolwiek to nie zabrzmi, my przez jakiś czas byliśmy zakładnikami tego pięknego marzenia Krzysztofa Piątka, które się spełniło, czyli znakomitego sezonu, tego fantastycznego sezonu w Genoi oraz w Milanie. Ludzie uwierzyli, że tak będzie zawsze, że to jest w ogóle początek czegoś więcej. Sam być może dawałem się jakoś nabrać na to, co widziałem, bo pewne liczby przesłaniały nam pewne braki. To, że Krzysztof Piątek nie jest w stanie dobrze grać w piłkę, to, że ma swoje atuty, ale też ma wyraźne wady, które mogą go blokować w dalszym rozwoju, i w tym, żeby grał cały czas na tym samym poziomie w wielkich klubach, czy to w Milanie, czy to w klubach jemu podobnych, albo nawet w półkę, czy też dwie niżej. W ostateczności okazało się, że Krzysztof Piątek nie jest taki dobry wcale, jak myśleliśmy, ale też nie jest prawdopodobnie taki zły jak nam się wydawało na samym początku tego sezonu w Turcji. Co jest bardzo ważne, to jest to, o czym powiedział Mikołaj, że odnalazł radość z gry, ale też ja zauważam, patrząc na akcje, w których uczestniczy, że on ma to czucie. Wie jak się ustawić. Moim zdaniem zawsze największym atutem piątka było to, że on potrafi dobrze się ustawić przy akcji ofensywnej. Otóż potrafi zgubić obrońców, znaleźć lukę do podania, wymusić podanie od kolegi w ten sposób, aby ta piłka do niego dotarła i żeby strzelił gola do tego. Dobrze ułożona stopa. Jeżeli popatrzymy na wczorajszy występ, to możemy zauważyć kilka rzeczy. Otóż rzut karny wykorzystany po mind games z bramkarzem, bo bramkarz niszczył punkt, z którego wykonuje się jedenastkę. No ale bez problemu precyzyjnie, bardzo fajnie strzelił, tak jak lubię, czyli przy słupku, a nie, przy, a nie jakoś tak, nie wiem, w środek, czy też bawiąc się z bramkarzem. Czy też Jakby tak jak piłkarze Serie A w otwartą. tej kolejce. jak piłkarze Serie A, <laughs> tak. albo na przykład jak strzelił to Nico Gonzalez, prawda? Tak. No właśnie, ja nie lubię tak strzany karny, bo często takie karne, jak ten Niko kończą się golem mimo wszystko, ale jeżeli bramkarz poleci w drugą stronę. I później jeszcze dwa gole piątka, czyli gol strzelony głową. Myślę, że to była trudna pozycja i wcale to nie było łatwe trafienie. Jakimś szczupakiem, prawda? Szczupakiem. No i później jeszcze ten gol strzelony precyzyjnie znowu przy słupku, przy tym samym, Prawą nogą, co zrobiło na mnie spore wrażenie, bo taką dziurę, myślą dziurę, piątek był, był w stanie dostrzec w momencie, gdy był w formie, gdy właśnie potrafił z niczego strzelić gola, czy to w lidze włoskiej, czy też w reprezentacji polskiej, o czym nie należy zapominać. Czasami niewiele potrzeba w przypadku reprezentacji polskiej, zwłaszcza w czasach, gdy nie mamy Prosperity żeby znowu znaleźć się na językach wszystkich, ale tacy piłkarze właśnie jak Walukiewicz, Dawidowicz, o których pewnie jeszcze sobie powiemy w tym programie, a także Piątek, kilkoma dobrymi występami już pojawiają się w naszych głowach jako potencjalni kandydaci nawet do wyjścia w pierwszym składzie, czy to na Estonię, czy to na ewentualny późniejszy półfinał, czy to z Finlandią, czy to z Walią. Spoglądam sobie też takie zestawienie, które możemy teraz pokazać i zadam wam potencjalnie może kontrowersyjne pytanie. Natomiast czy Krzysztof Piątek to w tym momencie jest napastnik, polski napastnik w najwyższej formie? Bo możemy pokazać gole od ostatniego zgrupowania, czyli od końcówki listopada. Krzysztof Piątek 8, Robert Lewandowski 5, Adam Buksa 5, Arkadiusz Milik 3, Karol Świderski, jego nie bierzemy pod uwagę, bo on po prostu nie rozgrywał meczów. Patrząc na to zestawienie, być może można by na takie pytanie odpowiedzieć twierdząco, ale też musimy pamiętać o okolicznościach, gdzie gra Krzysztof Piątek, gdzie grają inni zawodnicy, jak to wygląda. Arkadiusz Milik, hat ale też ostatnio Czerwona Kartka w ten weekend. Do niego jeszcze przejdziemy, no ale właśnie. jak Jakbyście by odpowiedzieli na te, takie pytanie? Myślę, że liczby oddają stan rzeczywisty. To znaczy, Krzysztof Piątek faktycznie jest w najlepszej formie od dawna. Patrząc z jego perspektywy, ale jest też w najlepszej formie, patrząc na wszystkich naszych napastników, którzy są w obrębie reprezentacji narodowej, bo tak chyba trzeba mówić o tej piątce, że, że, że to jest lista, która się nie zmieni, i, i z tych napastników będzie korzystał michał probierz w dalszym ciągu. No tutaj nie widzę żadnego młodego wilka, który wchodzi i, i trochę miesza w tej hierarchii, mimo tego, że Robert Lewandowski w jakiej formie jest, to wszyscy wiemy. No Arkadiusz Milik też, raczej to są przebłyski niż Konstans, więc Krzysztof Piątek, Adam Buksa i ten nasz turecki oddział tam, który, który sobie całkiem nieźle radzi, to są, to są takie nadzieje. Jest optymizm w tym wszystkim, no ale tak jak mówisz, no to trzeba też pamiętać jednak, na jakich oni boiskach grają, jak to wszystko wygląda. No w... I przede wszystkim, jeżeli chodzi o tych piłkarzy, umiejętność wykorzystania ich w reprezentacji. Bo co z tego, że Szymański ma znakomite statystyki w Turcji, jak później w reprezentacji jego potencjał w ogóle nie jest wykorzystywany. Bo to jest piłkarz jednego dotknięcia. Tak jak Griezmann nie był wykorzystywany, zachowując wszelkie proporcje, proszę, żeby nikt się nie obraził. W Barcelonie, tak w Atletico Madryt jest lepiej wykorzystywany, bo drużyna osadza go w lepszym kontekście. A tutaj Szymańskiego nie jesteśmy w stanie osadzić w dobrym kontekście. Strzelców Ligi Tureckiej, Buksa, Piątek, a także Sebastian Szymański, to o czym też wcześniej wspominaliśmy, czyli po 10 goli mają Buksa z Piątkiem, 9 ma Szymański, on oczywiście też zdaje się 8 asyst chyba. No tak, no i tutaj jest, też najbardziej chyba a. trzeba jednak doceniać Sebastiana Szymańskiego, który nie jest napastnikiem, a strzelił tyle goli, gdzie Fenerbacze jednak jest drużyną, która bije się o mistrzostwo i trochę jest tam rozwarstwienie takie ligowe też, prawda? Jest czołówka, która się wyruszy która potrafi grać na polu europejskim z mniejszymi bądź większymi sukcesami, ale jednak i to jest troszeczkę inna liga w tejże tureckiej superlidze. No a ten taki środek tabeli, no bo drużyna Krzyśka Piątka czy Adama Buksy, no jeszcze trochę im brakuje i jeszcze trochę czasu musi minąć, żeby oni walczyli chociażby o europejskie puchary rok do roku, żeby to była też jakaś stała i pewnik, że, że te zespoły pojawią się w czołówce i będą rywalizować z tymi największymi, więc y, trzeba o tym pamiętać. Także dla Sebastiana Szymańskiego w dalszym ciągu y, duży szacunek za to, jakie liczby wykręca, no, jednak w samej czołówce tej ligi tureckiej. Jeszcze dwie rzeczy chciałem krótko poruszyć. Pierwsza rzecz to takie pytania, właśnie czy teraz y, piątek jest najlepszym polskim napastnikiem. Takie pytania krótkoterminowe potrafią być pytaniami pułapką, bo wiemy, jak to wszystko w piłce szybko się zmienia. To tak jak można byłoby zapytać, czy. Po meczu z Frozinone swego czasu Milik jest najlepszym napastnikiem Juventusu, czy w ogóle najlepszym piłkarzem, bo strzelił hat -tricka. Wiadomo, że to jest przejaskrawienie z mojej strony, ale, ale mniej więcej jakoś to oddaje moje myśli. Przy czym, oczywiście, z optymizmem przychodzę do piątka i właśnie to już jest drugi wątek, który chciałem poruszyć. Otóż wątek samego Krzysztofa i tego, jak on gra. Niezależnie od tera, czy to Czakdas, czy to, czy to Emre, obaj na niego stawiali, to jest na pewno dobre. Warto zauważyć, że od kiedy piątek zaczął strzelać gole. Można tutaj zadać pytanie. Przypadek wątpię. E, drużyna podźwignęła się mocno w tabeli, bo tak jak e, właśnie jeszcze piątek nie strzelał, to oni zajmowali miejsce w strefie spadkowej, a teraz są w spokojnym położeniu, gdzieś w środku stawki, i to daje im duży spokój. Jak sam piątek gra. Wiemy, że on ma takie momenty teraz też nawet w widzę tureckiej, że przez długi czas się wyłącza, nie ma go w grze. Oczywiście w jakim stopniu jest pracowity, ale sami doskonale wiemy, jako widzowie reprezentacji Polski, że on potrafi znikać. Ale jego niebywałym atutem jest to, że nawet jeżeli przez jakiś czas go nie ma, to ta piłka nieraz, nawet w samej reprezentacji Polski potrafiła mu spaść pod stopy i potrafił tego gola strzelić. Jeżeli się odblokował, jeżeli nastąpiło zwolnienie blokady, tak jak w losowaniu lotto i mamy do zastosowania tutaj teorię keczupową, znaną z życia napastnika, to myślę, że jak najbardziej można z optymizmem patrzeć. I myślę, że to jest taki pozytywny ból głowy, jeżeli chodzi o Michała Probierza. Myślę, że większym bólem głowym jest forma samego w sobie Roberta Lewandowskiego, jako najlepszego naszego napastnika w teorii, z największym repertuarem zagrań i najważniejszego naszego piłkarza, jeżeli chodzi o atakowanie bramki Rywala. Tak sobie spoglądam, kiedy i muszę powiedzieć, że jestem mocno zaskoczony. Ostatnie minuty. Pojawienie się na boisku Krzysztofa Piątka w meczu reprezentacji Polski. Czy chcecie spróbować zgadnąć, kiedy to było? Bo muszę powiedzieć, że mnie to bardzo zdziwiło. kiedy to... 2021 rok? Nie aż tak daleko nie. Przesadziłeś jest. chyba, ale, ale, 20... ale powiem tak, nie był to 2023. Wczeci. Przez w mhm. całym roku, przez 12 miesięcy nie zagrał ani minuty w reprezentacji Polski. Ostatnie minuty, konkretnie 7, to jest mecz polska Argentyna na Mundialu. Od tego momentu A, nie, faktycznie, po nie, bo nie pojawił mundial, się albo zapomniałem. na boisku w prezentacji Polski. Teraz jest dla was na ten moment, jesteśmy tak mniej więcej na miesiąc, pewnie na pięć tygodni przed powołaniami. Jest takim pewniakiem do tego, żeby w ogóle znaleźć się w kadrze w tym momencie? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Na dwa miesiące. No, na Przed powołaniami, na dwa miesiąc, przed, powołaniami na dwa miesiące mniej, przed barażami. Na dwa miesiące gdzieś, przed barażami. Sześć no tygodni przed powołaniami. Jeżeli Krzysiek Piątek utrzyma tą dyspozycję, utrzyma tą formę strzelecką, to moim zdaniem Michał Probierz sięgnie po niego na to zgrupowanie, żeby mieć opcję, żeby mieć. No, wybór, żeby mieć też siłę rażenia ewentualnie na ławce rezerwowych, bo, bo to tak, nie tak. wyklucza absolutnie sytuacji, że Krzysiek Piątek, mimo tego, że najwięcej strzela w tym danym okresie, to mógłby zacząć taki mecz na, na rezerwie i, i wejść jako, jako ten Joker, który potrafi też strzelać gole. Pamiętamy, że tak już bywało, że to się sprawdzało, że właściwie każdy z napastników coś potrafił dać tej reprezentacji w danym momencie jeżeli yy, cała drużyna była w formie tak jak nie grać ja nic z, a piątek dawał zwycięskie gole czy to z Chile czy to z, z Austrią. Austrią na wyjeździe w Wiedniu dokładnie tak no i yy, ja się mniej martwię o naszych napastników niż o całą resztę ja bardziej się martwię o strukturę to po pierwsze A po drugie Czasami czytam to, co kibice piszą i pewnie część pomyśli, no tak, teraz tego piątka wynosicie pod niebiosa. A to nie chodzi nawet o wynoszenie pod niebiosa kogokolwiek, tylko po prostu... Ma swój moment, tego chwalimy. Tak, ma swój moment, tego chwalimy, ale po prostu jakieś umiejętne wykorzystywanie momentu danego zawodnika i materiału, na którym można pracować, bo nie możemy takiego zawodnika nagle odrzucić, bo my nie jesteśmy reprezentacją Francji, że możemy dyskutować sobie, hmm, tutaj może Griezmann jednak albo Mbappé. No nie, nie dyskutujemy na tym poziomie, my dyskutujemy na poziomie zawodników... Że, mogą o pamiętam. O, o, Jiru, pamiętamy. o Jiru, prawda? No, ja mówię o, o kimkolwiek prawda, z ataku. Nie możemy po prostu przebierać jak w lęgałkach i myśleć sobie, a ten to jeszcze niech się postara, ten to jeszcze musi trochę poćwiczyć. No nie, no to tak nie wygląda i myślę, że musimy sprostać rzeczywistości i nie możemy mieć, nie wiadomo, jakichkolwiek wymagań, żeby jakichś wymagań, żeby myśleć, że Krzysztof Piątek po paru golach w Lidze Tureckiej nie nadaje się w ogóle do tego, żeby wziąć go pod uwagę. Jak najbardziej tak. Jesteś w formie, to grasz. Odrzucamy jakąś wyimaginowaną hierarchię, która oczywiście istnieje bez względu na formę, czy to Zielka, czy to Lewego, którzy nie są w dobrej dyspozycji, ale oprócz tego kręgosłupa należy umiejętnie dobierać piłkarzy i myślę, że taki Krzysztof Piątek jest jak najbardziej do dobrania na najbliższe zgrupowanie, jeżeli podtrzyma formy i zdrowie będzie dopisywać. To jeszcze pytanie z czatu do Was od Bartka. Mam pytanie, czy myślicie, że Piątek może wrócić do top 5 lig? Widzieliśmy to zestawienie wcześniej. Te to top 5 lig, nie licząc pierwszego sezonu, to raczej były duże ciężary dla Krzysztofa Piątka. 28 lat, lat w tym sezonie, w tym roku. roku. 1 lipca. Jakbym miał postawić, to ja bym był sceptyczny. Do Włoch, czy by wrócił, bo wiemy, że on ma tam markę, ma renomę jakiegoś klubu, żeby Jeśli to pięć lig, to chyba najprędzej no Właśnie, tylko widzisz, on schodził z samej góry i coraz niżej. No, teraz potrzeba by było naprawdę dużego zaufania i on by musiał być w dobrej formie, takiej stałej dobrej formie, czyli już powiedzmy do końca tego sezonu strzela regularnie, żeby ktoś z powrotem z tych lig top 5 zwrócił na niego uwagę. No bo po epizodzie... W Fiorentinie, po epizodzie w Salernitanie, bo ja to jednak tak bym określał, że to były pobyty, a nie, y, znaczy, inaczej, pobyty krótkoterminowe, a nie stałe zameldowanie w klubie, to y, to nie wyglądało też jakoś zjawiskowo. no, no Nie, I bez, myślę, bez że, wątpienia. myślę, że teraz, kto by mógł wziąć krzyżka piątka w seria? Benjaminkowie, serię. Od, dokładnie, serię tak. B. Ewentualnie drużyna, która uratowała się przed spadkiem, sprzedała. Za dobre pieniądze napastnika po sezonie yy, i bierze kogoś nowego. No, w Ellasie Verona jest wyprzedaż. <laughs> tak więc przy takiej wyprzedaży Ale... kogoś trzeba kupić i być może. Ale to trzeba mieć pieniądze. A tam generalnie sprzedali wszystkich, żeby załatać takie dziury już krytyczne, żeby ta łajba nie utonęła po prostu. Więc no to trochę inna historia. No I też pytania, jakie Verony bym nie polecał. Na... samego. To nie ile Piątka. można zarobić tak? w takim klubie z niższej półki we Włoszech w porównaniu do tego, co jest. W Turcji. No zobacz, ilu piłkarzy z Serie A ostatnio do Turcji się przeniosło. Również ze względu na to, że, że te warunki finansowe są tam już porównywalne w niektórych miejscach. tak? Zobacz, że na przykład tacy piłkarze jak Dzeko, jak Mertens i Cardi mieli, mieli propozycję. Tadic też przecież tam wylądował. Mieli propozycje z innych lig, rozważali inne kierunki, ale jednak wybrali Turcję. Bo to gdzieś jest w dalszym ciągu bardzo blisko y, Europy tej top 5, tak? Powiedzmy, że masz to na wyciągnięcie masz ręki. Masz szansę ze... na grę w lidze Mistrzów. Otóż tam nie ma bezpośredniego awansu, tam są pierwsze miejsca. Pierwsze miejsce na pewno to jest y, któraś z rund eliminacyjnych. Do... No tak, ale masz szansę się załapać też do Europy i, i coś, coś w niej ugrać, więc no, to jest taki, no, takie zaplecze dosyć komfortowe, bo dobrze płacą i jest w razie czego wszędzie blisko do Europy, więc y, dlatego ten kierunek jest tak ostatnio popularny, co z drugiej strony może cieszyć też, że jednak ta polska kolonia tam jest całkiem spora. Raczej odpowiadając na pytanie, 60%, że nie, 40%, że tak, że jeszcze może wrócić te 40% to jest, to są drzwi, to są wrota do gorszych drużyn w serii A, ale też pytanie, czy samemu Krzysztof, Krzysztofowi by się to opłacało, czy on sam by z chęcią popatrzył właśnie na taki kierunek, bo jednak w pewnym momencie kariery, zwłaszcza pod koniec, to jednak chcesz zarobić, tak, żeby jeszcze napełnić trochę kabzę przed końcem i jeden z Beniaminków serię, a to niby... Już chcesz kończyć Krzyśkowi Piątkowi karierę, ma nie, 28 no. lat, czyli teoretycznie powinien być w piku. Może jakiś transfer... Nie, ja mówię mu kolejnych o kolejnych kontraktach. Okay. No o kolejnych kontraktach mówię, prawda? Jakikolwiek ruch, stronę powrotu na, na, na wyższy poziom, czyli do Lig Top 5, moim zdaniem będzie dopiero możliwy po zakończeniu tego sezonu z jednym warunkiem. Krzysiek Piątek będzie regularnie strzelał. Tak jak ma 10 goli do tej pory, to będzie musiał mieć ich około 20. Basak Şakir ósme miejsce. Może też jakiś transfer po prostu taki wewnątrz turecki gdzieś do klubu który jednak gra europejskie puchary. Galatasaray, Besiktas, Trabzonspor może gdzieś tam liderem na razie Fenerbahce 60 punktów w lidze tureckiej. Do was jeszcze pytanie oczywiście na czacie. Czy widzicie miejsce dla Krzysztofa Piątka konkretnie są, ale na czacie też oczywiście możecie dawać znać czy widzicie miejsce dla Krzysztofa Piątka w reprezentacji Polski na marcowe baraże. Na razie tak 7 54%. Więc widzimy, że tutaj to poparcie dla Krzysztofa Piątka całkiem spore, ale oczywiście zachęcamy do głosowania w ankiecie, do różnych pytań, do naszych gości dzisiaj na, na czacie. Oczywiście także do zostawienia łapki w górę oraz suba na naszym kanale. O to też bardzo apelujemy. Ja spoglądam tak za Was, panowie, na naszą diodę Krzysztof Piątek, ale także pozostali napastnicy reprezentacji Polski. Może teraz przejdziemy do Roberta Lewandowskiego-Marcin. Przykra porażka Barcelony, później jeszcze chyba dużo ważniejsze wydarzenie i ogłoszenie Rzeszawi. Xavi... Przykra to chyba nie jest właściwe słowo. Absurdalne, Gliwne, kompromitujące. kompromitujące. No, dostać pięć goli u siebie z Realem, który właściwie jest to krok, żeby się bronić przed spadkiem? Chociaż z drugiej strony ktoś złośliwy by powiedział: nic nowego. Piątka od Villarrealu, cztery od Atletiku, cztery od Realu Madryt. I tak to się żyje w tej Katalonii. Niezależnie, jak nazwiemy tę porażkę, tak. ona była bardzo zła. była bardzo, bardzo zła. 3 do 5 z Villarrealem. Tutaj widzimy wyniki 22. kolejki La Liga. Jaki będzie miał wpływ to, co później ogłosił Xavi Roberta Lewandowskiego? Czy masz tutaj jakąś teorię Marcin? No bo najdłużej, albo inaczej, jeszcze cię zapytam, czy twoim zdaniem Xavi będzie trenerem Roberta Lewandowskiego do końca sezonu, czy zakończy tę przygodę z Barceloną wcześniej? Bo też chyba to jest taki temat podnoszony. Na pewno nie będzie po tym sezonie trenerem, ale czy będzie do końca sezonu? Tak naprawdę to nic nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Taka jest prawda. Moim zdaniem ta deklaracja Czawiego mimo że... Podobno przemyślana, mimo że on miał to powiedzieć już jakiś czas temu, czy też dokonał tej decyzji jakiś czas temu, to jednak jest to decyzja, która nie zostawia ani jego, ani klubu, ani zawodników w dobrym położeniu. Podobno miał to powiedzieć po meczu z Granadą, który niebawem, 11 lutego, ale powiedział to teraz wcześniej po dosyć bolesnej porażce, czy też kompromitującej porażce. Jaki sygnał wysyła Czawi w momencie, gdy mówi, że on już po sezonie nie będzie trenerem. On wysyła sygnał pod tytułem: Ja już nie daję rady. No dobra, nie daję rady, ale co, daję szadę w takim razie jeszcze w tym sezonie, no bo jeszcze parę meczów zostało do rozegrania. Jeszcze jest walka o to, żeby w ogóle utrzymać się w top 4, a także walka o to, żeby nawet nie wygrać Ligę Mistrzów. Chociaż powiedział właśnie, że nawet jeżeli wygrali Mistrzów, to odejdzie, ale też trochę zarobić tych pieniędzy widzę mistrzów. A wiemy, że każde euro w Barcelonie jest oglądane z bardzo dużą starannością, i nie tylko dlatego, że Katalończycy uchodzą w Hiszpanii za skąpców, tak jak Szkoci ogólnie w całej Europie, czy też na całym świecie. Moim zdaniem tutaj ta komunikacja, podejmowanie decyzji nie, do, nie stoi na najwyższym poziomie. Być może da się to wytłumaczyć tym, że teraz trudno znaleźć zastępcę. A jednocześnie jest jakiś taki sygnał, że moja rola się kończy, i jednocześnie będę miał już czyste ręce po tym, jak ten sezon się zakończy, bo nie będę już się bardziej w tym wszystkim brudził. Natomiast moim zdaniem ta cała komunikacja jest pokrętna, szkodliwa, niedobra. Później jeszcze przychodzą do tego jakieś takie dziwne, nie wiem czy prawdziwe doniesienia mówiące o tym, że piłkarze chcą, aby Czavi został i biorą winę na Niemal siebie. Płakali piłkarze. Tak, tak. No, nie wiem jak się nawet odnieść w sumie do tych doniesień. Piękwice płaczą, jak patrzył jak Barcelona gra, piłkarze płaczą, bo trener... Zapowiedział odejście. Trener zapowiada odejście w telewizji. Miał najpierw poinformować szatnie. Nie zrobił tego. Laporta przytula tego szawiego trochę traktując go jak takiego syna i mówiąc: Dobrze, to popracuj sobie do końca roku, jeszcze czy tam do końca sezonu. I, i nic się i nie klei. A tak. właśnie a w kontekście potencjalnego następcy: Wiadomo, że marka klubu działa i będzie działać. Działała przez wiele lat, ale też trzeba popatrzeć na Barcelonę na dwa sposoby. Jeszcze. W dwóch kwestiach trzeba popatrzeć. Otóż, po pierwsze, można się sparzyć jak Ilka i Gundogan, przychodząc z Manchesteru City. Można spełnić swoje marzenia, ale jednocześnie można wejść do niezłego bałaganu, który nie został posprzątany jeszcze po Bartomeu, bo de facto to jest cały czas jakaś tam kaskada wydarzeń, która. Ma miejsce po tym, co zrobił Bartomeu. Niemniej i tak już dało się sporo posprzątać, bo przecież tych zawodników nowych Czawi dostał sporo. I druga sprawa jest taka, że ja nie utrzymywałbym się w kontekście ewentualnego następcy przy trenerze, który ma, bar, który ma barce w CV i doskonale zna otoczenie, bo czasami jest tak, że. Ta znajomość, ten atut wcale nie musi stanowić o sukcesie, bo co z tego, że Chawi zna otoczenie, zna to, jak funkcjonuje ten klub, skoro mówi później na konferencji, że trenowanie barsty jest brutalne, jest czymś okropnym, jest to nieprzyjemne doświadczenie, wszyscy cię atakują, tak jakby wcześniej o tym nie wiedział, bo przecież on przeżywał nie tylko Złotą Epokę z Guardioną, ale także już był wcześniej, gdy na przykład był Louis Vangal czy też inni trenerzy i widział, jak ciężko jest być trenerem Bars, jak ten klub funkcjonuje i jak wygląda otoczenie. Tak więc myślę, że trener z zewnątrz no ja rozumiem, że ciężko mógłby jak najbardziej przyjść do Barcelony i e, mógłby tutaj świętować sukcesy. Myślę, że to nie musi, nie musi być warunek sine qua non, że trzeba mieć Barcelonę w CV. Ale to niezależnie od tego, czy jesteś spokrewniony z Barceloną, czy się tam wychowywałeś, czy nie, to jest chyba kwestia tego, jakim jesteś po prostu trenerem, czy jesteś dobrym trenerem, czy złym Otóż trenerem. To. Na ten moment Szaw, Jawi się jako trener mocno przeciętny. Jest to trochę przypadek podobny do Andrzeju Pirlo, który wylądował w Juventusie i miał pociągnąć ten zespół, kontynuować serię mistrzostw i, i tego nie zrobił. Zdobył jakiś tam puchar. Trochę podobna ta historia też z tego względu, że Szawi też osiągnął sukces na samym początku zdobywając mistrzostwo. Okoliczności sprzyjające i tak dalej, ale od kilku miesięcy. Nie widać absolutnie żadnego rozwoju, jeżeli chodzi o cały zespół, poszczególnych piłkarzy. Właściwie mamy regres pod tym kątem. No i tak naprawdę to jest wartość trenera. Czy potrafi wskazać kierunek piłkarzom, rozwijać ich na polu indywidualnym i, i, i kolektywnym. A tego po prostu nie ma. I szawi może tutaj zwalać na różne rzeczy, ale niestety on się nie broni. Warsztatem na ten moment może ta przygoda arabska, która była zbyt krótka. Może tu potrzeba jeszcze trochę więcej czasu pracy, ale Szavi jest mam wrażenie trochę jakby zatrzymał się na etapie jak był jeszcze piłkarzem. Będąc tyle lat pod skrzydłami tak genialnych trenerów, no bo umówmy się szczerze, to rzadko, który piłkarz ma możliwość pracować z, z takimi szkoleniowcami. No to on wydaje się, że nie wyniósł z tego właściwie nic. Jest trochę takim Trenerem jak był piłkarzem, czyli opiera to wszystko na tych samych zasadach, które panowały w latach 90. Ten futbol jego jest trochę też archaiczny w zamyśle, więc no, nie ma tutaj postępu, jakby trochę nie nadążał, plus to ciśnienie, oczywiście, które w Barcelonie wiadomo jak jest duże, więc tu następuje pewna kumulacja i to, że on pęka w ten sposób, mówiąc na konferencjach prasowych, Trochę wyprzedzając własne myśli, własne poczynania, no to widać, że, że już po prostu nie daje rady. To, co Ty, Marcin, mówisz. Tylko, że to nie jest dawanie rady tylko na polu takim, że o ojejku wszyscy na mnie patrzą i mnie krytykują, tylko on nie daje rady w takiej pracy codziennej z zespołem. Nie jest chyba też autorytetem dla tych piłkarzy, którzy się znajdują mimo tego, że świetnym był piłkarzem. Długa jest ta lista piłkarzy też przede wszystkim, którzy nie radzą sobie albo nie radzą najlepiej jako trenerzy, bo to w Anglii ostatnio też było podnoszone. Steven Gerrard, Wayne Rooney, Gary Neville, przecież kiedyś był w Walencji też, też sobie nie prowadził. Zresztą kiedyś Radek Przybysz na meczykach taki ciekawy tekst właśnie zamieścił, jak legendarni piłkarze mają problemy z tym, żeby stać się dobrymi szkoleniowcami, to też polecam. Natomiast przejdźmy sobie w tym kontekście Barcelony trochę do, też do Roberta Lewandowskiego. Waszym zdaniem, to, kto zostanie tym nowym trenerem Barcelony, będzie miał jakieś znaczenie w kontekście Roberta Lewandowskiego? Czy on jest w tym momencie jednak tym numerem jeden wśród napastników Barcelony? Barcelona też nie jest zbyt bogata, żeby nagle ściągać pewnie za wielkie pieniądze kogoś innego na pozycję numer 9 i to już ciągnęła rokę. Już ściągnęła. I tak, ale mówimy o jednak kimś, kto jest aspirującym napastnikiem, bardzo młodym, przyszedł z ligi brazylijskiej, a nie gotowym produkcie, by być podstawowym napastnikiem Barcelony. Tak? Tutaj jakby chciał zastępować ewentualnie. Czy nowy trener miałby swoją koncepcję, no to na losnika mm -hmm. pewnie musisz wydać nie wiem, 70, 80, 90 milionów euro, a nie, a nie ściągać kogoś bardzo młodego, utalentowanego, ale do szlifowania jeszcze przez pewnie wiele miesięcy. A może i lat. chodzi jeszcze o Czaviego, dosłownie jedno słówko. Dla mnie Czavi nawet nie jest słabym trenerem, ale dla mnie jest trenerem zagadką, bo jednak nie jestem w stanie wyrzucić z głowy tych dobrych meczów, które Barcelona pod jego wodzą rozegrała, jak potrafił ograć Ancelottiego, czy to w Super rok temu, czy to kiedyś na Bernabeu 4-0, do gdy sam Ancelotti oczywiście zaliczył potężną w topę taktyczną, ale Wystawiając Modricia na no, ale ile takich dobra? Ile takich spotkań było? Takich no, dobrych większość spotkań było, jednak było tych złych. Było słabych, często wygrywanie tą jedną bramką. Można oczywiście odwołać się do skuteczności w tym sezonie, że bardzo strzela o wiele mniej goli niż powinna, jak wyliczają algorytmy, ale z drugiej strony jest tutaj zbyt wiele błędów defensywnych i myślę, że jeżeli budujemy de, drużynę od defensywy to te błędy defensywne i indywidualne, ale też kolektywne, jak drużyna, drużyna jest rozproszona, jak źle wygląda pod względem całości na placu gry, to jest na pewno coś, co Czawie mu wrzuca kolejne kamienie do ogródka. I mówię, dla mnie nie jest to trener beznadziejny, dla mnie to jest po prostu trener zagadka, bo potrafi czasami dobrze napisać sprawdzian, dobre wypracowanie, ale na ogół, jest tak, że jednak często popełnia błędy ortograficzne i to powoduje, że drużyna nie funkcjonuje tak jak trzeba. Pytałeś Maćku Roberta Lewandowskiego. Chodzi o to, że... <śmiech> <śmiech> Widzisz no tak, jakie ciężary. No to są ciężary, bo, bo jednak Robert Lewandowski pokazał w paru meczach w tym sezonie, że coś drgnęło. Że jest w stanie się odnaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ale cały czas jego forma nie jest najwyższa. Problemem Czawiego właśnie było to, być może to jest nawet problem numer jeden, że on nie rozwijał zawodników indywidualnie, że oni czynili pod jego batutą regres. Nawet Balde, który zaczął dobrze później po wykonaniu dwóch kroków do przodu, wykonał być może nawet trzy do tyłu. Tak samo jest z Robertem Lewandowskim. To się tyczy każdego praktycznie innego piłkarza w Barcelonie. Nawet Ilkay Gündogan nie jest w stanie sam powozić tym wozem, jeżeli koła nie są w odpowiedni sposób nasmarowane. Zmiana trenera, mam nadzieję, nawet nie na tego, który jest związany z Barsą, tak jak powiedziałem. Nie ma A Jad Motte bym widział i mu kibicuję. Tak, no wiadomo, on robi dużo dobrego, ma Barsę w CV, tak samo Arteta. Było tam takie zamieszanie dotyczące Artety, że odchodzi, w końcu, że nie odchodzi. To są dobrzy kandydaci, ale jeżeli przyszedłby ktoś inny, to chciałbym to po prostu zobaczyć. Człowiek niezależny, nieprzesiąknięty tą komunikacją negatywną, jaka często wokół Barcelony się pojawia. I Fernando Santos. Odcięty tego wszystkiego. Z... Fernando Santos tam w sobie Jest. generował negatywną komunikację, co zresztą kiedyś było widać, gdy prowadził reprezentację Polski. Ja uważam, że warto byłoby spojrzeć szerzej, chociaż jakiś czas temu też sam typowa Mikela Arteta, jako tego gościa, który prezentuje bardzo ciekawy, fajny futbol, a jednocześnie ma barsę w CV. Niemniej nie uważam, że to powinien być konieczny warunek, bo świat się zmienia i nawet taki szacowny klub jak Atletik był w stanie zmieniać na przestrzeni lat swoją politykę transferową w kontekście tego, kto może grać w ich drużynie. Że to nie musi być bask-bask, tylko ktoś, kto na przykład tam w jakimś stopniu się wychowywał czy też mieszkał. To jeśli chodzi stricte o mecz z Realem, jeszcze o Robercie Lewandowskim parę słów. Kolejny bardzo niepokojący mecz Polaka. Lewandowski po prostu nie jest podłączony do gry. Najbardziej uderzające jest to, że nadal popełnia błędy w sytuacjach, w których ma przewagę jak pierwsze piłki i pozornie łatwe podania. To kataloński sport o występie Polaka w meczu z Villarealem. Sam z mówił jeszcze chyba przed meczem, że Robert Lewandowski ma problemy z podaniami, z kontrolą piłki. Jakiś czas temu jeszcze tego nie mówił, ale powoli Czawiemu język zaczyna się rozwiązywać i jasno mówi o tym, co w przypadku gry Polaka należy poprawić jakie są niedociągnięcia. Trzeci z rzędu mecz w lidze, w którym nie gra pełnych 90 minut. 72, 63 i 77 minuta to są minuty, w których opuszcza boisko. Należy się do tego stanu rzeczy, Twoim zdaniem, Marcin, przyzwyczaić. To znaczy, Robert Lewandowski już rzadko będzie grał po 90 minut i, i będzie go, będą go dotyczyły te zmiany, bo to też byłoby coś trochę nowego, do czego trzeba by się przyzwyczaić. No, przez lata trudno sobie było wyobrazić, poza może takimi momentami. Momentami kiedy zespół prowadził wysoko choćby Bayern Monachium można było ściągnąć Oberta trochę dać mu odpocząć chociaż on też tych momentów nie lubił on chciał grać wszystko jak nie ściągnąć napastnika pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty a teraz widzimy że coraz częściej się powtarza ten scenariusz że 70 minuta a 75 i zmiana jak nie ściągnąć napastnika który nie oddaje żadnego strzału w trakcie meczu jak mówią statystyki Trzeba wciągnąć takiego napastnika, bo to oznacza, że i pomylił się trener, i pomylił się sam napastnik, jeżeli chodzi o dzień i o swoją formę. Też Czawi zwraca uwagę po ostatnich meczach na to, że oni potrzebują zawodnika, który atakuje przestrzeń. I takim zawodnikiem jest albo Ferran, który może przejść do środka, tak jak w meczu z Atletikiem, może być to Vitor Roque. Jest kilka opcji. Może ewentualnie być żał Felix, chociaż wiadomo, że optymalna pozycja dla żał to jest albo lewa strona, albo pozycja za. Napastnikami, ale z racji tego, że żało jest jaki jest, no to i tam można go umieścić. I wynika to i ze słabej formy polaka, czy też przeciętnej, bo nie będę mówił o tym, że jest słaba po tym, jak powiedziałem, że coś drgnęło ostatnimi czasy. A i wynika to też z założeń taktycznych na mecz. Tak więc. Ja bym do nie tego należy tego, się przyzwyczaić. Nie robiłbym z tego zabójstwa, Kenne zabójstwa Kennedy'ego, no w sensie takim, że to jest. To nie jest problem. To nie powinien być dla niego problem. I jeżeli Robert Lewandowski to zrozumie, to nawet dla niego lepiej, bo jeżeli jest jakiś kłopot, on jest w wieku już takim, jakim jest, nie spełnia oczekiwań, nie daje tego, co zespół od niego potrzebuje i wymaga, no to musi się liczyć z tym, że będą próbowane inne rozwiązania. W Bayernie też był zmieniany. Był taki sezon, gdzie on właściwie zawsze schodził w meczu Bundesligi między 60 a 70 minutą pod warunkiem, że to nie był jakiś hit albo wynik był niepewny. To też go często ściągał, no bo tych meczów Taka, ale to, w momencie, kiedy masz prawie 50 w sezonie. I dawałyśmy odpocząć. Tutaj tak. te zmiany raczej wynikają z tego, że ten poziom nie jest odpowiedni i Przesuwamy kogoś innego. To no więc dwa różne światy. Może Możemy przypadku... założenia taktyczne podkreśla. No założenia taktyczne, tak, oczywiście. Natomiast, no, skoro jest problem z piłkarzem, który nie daje efektów przez, nie wiem, 45 minut, 60 minut, no to, to trzeba coś robić. No na tym polega też rola trenera, a rolą piłkarza jest dostosować się do tego wszystkiego, bo bo nie ma argumentów, Robert Lewandowski, w tym momencie, żeby stanąć i powiedzieć: To jest niesprawiedliwe, że schodzę wcześniej niż do tej pory. No. E, a propos Roberta Lewandowskiego, to odpowiem na pytanie z czatu: co to jest teoria keczupowa? Bo to się jakoś z Robertem Lewandowskim wiąże. Otóż jest to teoria kiedyś napisana przez Ruda van Nistelroja, znanego holenderskiego filozofa, który powiedział, że gole są jak ketchup, że czasami ciśniesz tubkę i nie wylatuje nic, a później nagle przyciśniesz trochę mocniej i wylatuje cała tubka na talerz. Tak, jest, tak też jest z golami, tak więc właśnie tak to wiedział Kiedyś reprezentant Holandii, że goli nie ma, ale później przychodzą. Miejmy nadzieję, że tak będzie w przypadku Roberta Lewandowskiego, tak jak jest w przypadku Krzysztofa Piątka. Tutaj teoria keczupowa jak najbardziej ma zastosowanie. To już wiecie doskonale, co to jest teoria keczupowa. Pięknie to Marcin nam wyjaśnił. Przechodzimy do kolejnych polskich napastników, bo jeszcze jest co omawiać. Możemy też sobie zobaczyć minuty poszczególnych polskich piłkarzy, jak to wyglądało. Asysta o tym. Nie powiedzieliśmy, ale też ta asysta troszkę przypadkowa chyba Roberta Lewandowskiego, no ale asysta jest asysta. Jak gol z atletikiem. To możemy tutaj zapisać. Trzy gole Krzysztofa Piątka, o tym wspominaliśmy. Adrian Benedyczak 34 minuty. Adam Buksa mecz będzie rozgrywał dzisiaj. Dawid Kownacki bez minut. Natomiast Ar Arkadiusz Milik, tutaj musimy się na chwilę zatrzymać. 18 minut. I to 18 minut to nie oznacza, że wszedł z ławki na 18 minut, tylko to oznacza, że po 18 minutach boisko opuścił i to opuścił z czerwoną kartką Maksymiliano Allegri. Przed meczem wybrałem Milika pod ten konkretny mecz. Ildis przyda mi się w trakcie jego trwania. Natomiast ten mecz dla Arkadiusza Milika potrwał te 18 minut, o których wspominaliśmy przed chwilą. Przepraszał później swoich kolegów, że naraził ich na kłopoty, że wyleciał z boiska. Faul dość brutalny, też trochę, nie powiem przypadkowo, ale taki wynikające ze złego przyjęcia piłki po prostu, ale rzadko dostaje szansę w podstawowym składzie Juventusu, więc Mikołaj trzeba powiedzieć, że te, te szanse po prostu zaprzepaścił. No, dostał kredyt zaufania na to spotkanie i dobrze się to nie skończyło. A dobrze było przez pewien moment i ta tendencja była rosnąca w przypadku Milika. Hat-trick w Coppa Italia, kilka występów także krótkich, bo krótkich, ale, ale całkiem niezłych, jeżeli chodzi o naszego napastnika. W ostatnim czasie. No i ta feralna 18 minuta spotkania z Empoli. Błąd naprawiony jeszcze większym błędem, no bo odskakująca piłka w bardzo niegroźnym rejonie boiska, bo gdzieś środek pola nie byłoby z tego kontrataku, nie byłoby z tego szybkiej akcji rywala. Po prostu strata piłki może się zdarzyć, jeżeli nie powoduje konsekwencji. A Arek chciał na ambicji za wszelką cenę piłkę odzyskać. Wślizg, niestety, noga za wysoko podniesiona, wyprostowana jeszcze, wjeżdżająca korkami gdzieś na wysokości kostki rywala. No i po weryfikacji Arek pożegnał się szybko z, z tym spotkaniem. No i osłabił swój zespół. Empoli to wykorzystało, mimo tego, że ma swoje problemy, to cierpliwie starało się wtoczyć tego jednego gola i wtoczył go Baldanzi, mimo tego, że Juventus prowadził jeden do zera po golu. Wlachowicza. No i faktycznie Milik wziął na siebie całą odpowiedzialność, przeprosił w mediach społecznościowych. I muszę Wam powiedzieć, że to się spotkało z bardzo pozytywną reakcją. Przyznanie się do błędu, przeprosiny, nie chciałem, osłabiłem zespół, kiedy jedoskuza, czyli proszę o wybaczenie. I większość komentarzy na samym początku, co mnie trochę rozbawiło z drugiej strony, że ludzie pisali: Arek, nie przejmuj się, to nie Ty jesteś problemem, naszym problemem jest Aleksandrow w defensywie. Albo coś na zasadzie, ale ja takie podejście nie ma sprawy, pracy, że takie coś się po prostu tak. zdarza. To nie jest notoryczne, jak u nie wiem, napastników, którzy często łapią kartki, którzy często faulują. Tak, tak. tak, mają tak. Taki no wiadomo, dosyć styl gry. Raczej było to nie jest Pró jego obró próba obrócenia sytuacji w żart, okej okay, strata punktów, ale to jeszcze nie jest koniec świata. Jeżeli strzelisz 20 goli do końca sezonu, to zapomnimy o sytuacji. Na przykład tego typu wpisy też się tam pojawiały. Więc łagodnie potraktowany przez to, że potrafił przyznać się do błędu, to się rzadko w w większym świecie też zdarza, więc, więc fajnie, to wszystko zostało złagodzone wśród sportów, wśród polityków. Tak, przypominam, że we Włoszech sytuacja jest taka, że Arek Minik ma dużo lepszą opinię niż na przykład w Polsce, no bo w Polsce jest jednak brany z perspektywy tego, jak grał strzelał, a właściwie nie strzelał, tak marnował sytuację w reprezentacji. Tak, tak więc się no, to, się to, to jest troszeczkę inna rzeczywistość. Jeśli chodzi o to spotkanie Juventusu z Empoli, to od razu możemy sobie przejść też do pozostałych dwóch Polaków. Szymon Żurkowski, on był naszym bohaterem w poprzednim odcinku, kiedy zdobył hat ale wiadomo, to generalnie nie jest człowiek, który przede wszystkim odpowiada za strzelanie goli, on ma też inne zadania. Jak po tym spektakularnym poprzednim tygodniu ocenisz występ Żurkowskiego? Bardzo przyzwoicie. Trochę też pomógł, pomógł dobrze zagrać w meczu z Juventusem Żurkowskiemu właśnie Arkadiusz Milik, bo po jego zajściu zrobiło się dużo więcej miejsca na, na boisku. Juventus musiał się troszeczkę inaczej ustawić, Żurkowski na tym korzystał, ale był to bardzo poprawny występ na tle dużo mocniejszego rywala. Żurkowski szarpał, miał dwa bardzo dobre podania do partnerów, którzy wychodzili na czystą pozycję których ci partnerzy oddawali strzały, ale bramek z tego jeszcze wtedy nie było, ale no. Jest regularność w pewnym sensie, tak? Że nie zniknął, nie przepadł Żurkowski w momencie, kiedy przyjechał na Allianz Stadium i, i, i to był już taki znak, że to jeszcze chwilę trzeba poczekać na tego zawodnika, że to jeszcze nie jest ta forma, o której myślę, że, że on sam by marzył, ale jest dobrze. Jest dobrze, więc ja wolę to mówić po cichu i trochę dmuchać jeszcze z odległości i, i wychwalać tutaj Żurkowskiego, ale oby w tym kierunku, no, bo, bo jest naprawdę fajnie. A i Walukiewicz. Tak, właśnie chciałem o tego zawodnika zahaczyć. To obrońca, natomiast obrońca, który zbiera bardzo dobre recenzje. Znalazł swoje miejsce w Serie A i jak go oceniasz, też w kontekście. Nie, bo on tam już dosyć długo siedzi, a w dalszym ciągu w poprzednich sezonach nie było tej regularności. Nie był on czasami zawodnikiem podstawowego składu. Teraz ma swój moment. I podobnie jak jest zdrowy przede wszystkim. Jest zdrowy, to jest kluczowe. Oni i Dawidowicz grają i są zdrowi. Chwilo trwaj. Tak, tak, się tak. Powiedzieć. No, Problemy Walukiewicza były naprawdę poważne ze zdrowiem, bo on właściwie musiał na pewien czas zrezygnować z gry w piłkę. Musiał na tyle odbudować swój organizm w niekonwencjonalny sposób, bo ćwiczył i na plaży, i na piasku, i w różnych innych tam dziwnych miejscach, niekoniecznie kojarzonych z piłką, żeby móc się znowu dobrze czuć. I też psychicznie to pewnie na niego wpływało, że, że coś go zawsze bolało, albo był czegoś niepewny, jeżeli chodzi o zdrowie, więc to jest dobry moment Walukiewicza. No i tak jak opisuje to też włoska prasa, bardzo pewny występ. Przede wszystkim Walukiewicz nie popełnia takich błędów, jak zdarzają się na przykład w Wietesce. Bo z kolei piątkowy występ Wieteski w Kaliari, niestety na duży minus. A Walukiewicz takich objawów niepewności na razie nie przejawia. Także chwalimy Żurkowskiego, pochwalmy też Walukiewicza. Prawie bezbłędny mecz z wieloma opatrznościowymi interwencjami bardzo dobrze poradził sobie także z grą z żółtą kartką, którą otrzymał w 20 minucie. Tak czytam w Polakach za granicą na meczykach. Polecamy tak, no tam uprzykrzał ubrykę. mocno życie Eurosport, który dał mu siódemkę. Tak, on tam mocno uprzykrzał życie Wlachowiczowi. Widziałem ten mecz fragmentami, bo też oczywiście miałem swoje spotkania do skomentowania w ten weekend, ale widać było taką siłę fizyczną i to, że Wlachowicz musiał poczuć respekt przed Polakiem. Dawidowicz. Eee, eee, chciałem powiedzieć eee, Dawidowicz, Dawidowicz, jakby i Dawidowicz miał takie nazwisko, to pewnie by poszedł, tam, wiesz, 20 minut. Tak, by ja pamiętam. Obaj jak... potrafią dobrze grać w trójce, są w dobrej formie, grają, są zdrowi. Oby to trwało. No. Skoro mówimy o obrońcach, to spójrzmy właśnie, jak minutowo to też wyglądało, bo, bo warto się zawsze przyjrzeć. Kto ile zagra? Mateusz Wieteska W poprzednim tygodniu Maciek Kruk nam mówił, że dostał prywatnie zdjęcie. Mateusza Wieteski po meczu, były problemy zdrowotne, ale szybko się z nimi uporał. 90 minut, podobnie jak Tomasz Kędziora, Tymoteusz Puchacz Asysta. 88 minut Kajzes Lauterny, 90 minut Pawła Bochniewicza i gol Samobójczy. Sebastian Walukiewicz. 90 90 minut, bardzo go pochwaliliśmy, podobnie jak Michał Karbownik, Matikasz, Kasz, Anglii, 82 minuty, Paweł Dawidowicz, o nim też Dawidowicz, a nie Dawidowicz, 90 minut. Jan Bednarek tym razem odpoczywał, to był mecz Pucharu Anglii, tam raczej... Pozycja niepodważalna, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe w Southampton. Bartosz Bereszyński nie grał, Kamil Piątkowski, do niego sobie zaraz jeszcze Marcin przejdziemy, Dziś bo mecz. tutaj warto kilka słów powiedzieć. Jakub Kiwer zagra jutro, czy zagra, Arsenal ma jutro mecz, czy zagra Jakub Kiwer to, to nie wiemy. Marcin Kamiński poza kadrą, Patryk Peda również, kontuzja Arkadiusza Recy. No właśnie, to przejdźmy na chwilę jeszcze do Kamila Piątkowskiego, bo on nie zagrał tydzień temu. My sobie chwilkę o nim rozmawialiśmy też tydzień temu w International Level, tak nie wiedząc, że tam są drobne kłopoty zdrowotne. Ale dzisiaj się spodziewasz Polaka w podstawowym składzie w meczu ligowym? Sprawdziłem hiszpańską prasę i tam spodziewają się Piątkowskiego na środku defensywy razem z Mendezem, czyli z nowym nabytkiem. Piątkowski w pierwszym meczu stanowił parę środkowych obrońców z Ignacym Mikelem, czyli doświadczonym zawodnikiem, który jest w Granadzie od jakiegoś czasu i który ma doświadczenie z Ligi Hiszpańskiej. Teraz miałby zagrać z Mendezem na środku defensywy. Myślę, że to jest taki piłkarz, którego przedstawiać rzeczywiście polskim kibicom nie trzeba, i chyba mam wrażenie, że trener się do niego przekonał, i dzisiaj też powinien go wystawić od pierwszej minuty. Dzisiaj spotkanie z Hetafe, tak więc gra na Borhe Majorala, który należy do jednego z najlepszych napastników w całej lidze. I do latasy, bo podobno na majorala i na latasę mają wyjść piłkarze Los Azulones. czyli latasa ciężki zawodnik do tego, żeby przepychać się w nim z nim w powietrzu. Zawodnik silny, dobrze grający tyłem do bramki, a z drugiej strony mamy majorala, który dobrze uzupełnia tego latasę, czyli jest piłkarzem mobilnym, schodzącym do skrzydła, dobrze prowadzącym piłkę, dobrze strzelającym, skutecznym w tym sezonie. Nadzieją dla Granady może być to, że hetafę nie ma takiej solidnej defensywy. Oni tych goli całkiem sporo tracą. To nie jest coś, co pewnie Bordalasowi się podoba, bo wiemy, że Bordalas zawsze dbał o defensywę. Jakimkolwiek sposobem trzeba było zawsze rywala powstrzymać. Teraz tak to już jednak nie wygląda, bo gdy komentuję mecze hetafę, to widzę, że jest sporo luk w obronie Los Azulones, co może stanowić szansę dla Granady, bo jeżeli popatrzymy na ostatnie mecze Granady, już od przyjścia Piątkowskiego to porażka 0 do 1 z Realem Betis, gdzie Betis sporo musiał się namęczyć, żeby tego gola strzelić. W końcu trafił do siatki Isko i też przegrana 0 do 1 u siebie z Atletico Madryt, gdzie też Atletico nie miało najlepszego wieczora. Gdzie A bramka, słam? Dzień nie grał Piątkowski w tym Tak, roku. wtedy już nie grał Piątkowski, bo ten uraz i gdzie ta bramka została strzelona w dosyć kontrowersyjnych okolicznościach, bo tam nie było przekonania co do tego, czy ta linia została dobrze wyrysowana. Tak więc myślę, że jest na pewno postęp w przypadku Granady, co zauważa trener Medina. I dzisiaj Piątkowski będzie miał z jednej strony trudne zadanie, ale być może zespół jako całość będzie miał zadanie łatwiejsze ze względu na to, że jednak hetafę przepuszcza sporo goli w defensywie i będzie szansa, żeby dzisiaj znów po jakimś czasie zapunktować. Hetafę Granada. Dzisiaj godzina 21. Wtedy można rzucić okiem, mamy nadzieję, na Piątkowskiego. Oby wrócił do podstawowego składu. Granada walczy o utrzymanie. Każdy mecz, w zasadzie waszy pewnie w tym przypadku, i każdy może być istotny. Przechodzimy do pomocników, bo ty się przyjrzałeś, Mikołaj, tym pomocnikom bardzo blisko. Natomiast zaczniemy sobie od powrotu Piotra Zielińskiego do podstawowego składu Napoli. Ta sytuacja kadrowa Napoli przed tym spotkaniem z Lacy nie była najlepsza, więc jeśli miał wrócić Piotr Zieliński, no to to był naprawdę najlepszy lepszy moment. Natomiast jak ocenisz powrót do jedenastki pomocnika Napoli, który na 99%, jak takie wypowiedzi się pojawiały w ubiegłym tygodniu, opuści Neapol? Każdy, kto widział to spotkanie, myślę, że chciałby o nim jak najszybciej zapomnieć, bo mimo tego, że Nastawienie było pozytywne przed meczem, obiecywaliśmy sobie całkiem sporo, mając do tego, do tego prawo, bo zazwyczaj spotkania Lazio z Napoli były bardzo hmm. ciekawe, otwarte, wziąwszy pod uwagę, kto prowadził te drużyny, jaka tam była jakość piłkarska. Nawet w momentach słabszych te mecze zawsze były ciekawe. Wczoraj to był jakiś dramat. Wiesz, trwał skrót pierwszej połowy. Takie dopuszczenia y, widzą w przerwie 30 Dwie sekundy z powtórkami, nie było nic, tam montażysta na głowie stawał, żeby ciekawe rzeczy z tego meczu z pierwszej połowy wyciągnąć. W drugiej połowie było już odrobinę lepiej, ale Piotr Zieliński po prostu wtopił się w tło całego tego widowiska i niczym się absolutnie nie wyróżniał. Miał jeden strzał z rzutu wolnego do wykonania. Strzelił nad murem, owszem, ale dwa metry od słupka ta piłka przeleciała, więc, więc nawet nie było blisko. Tak bym to ujął. Więc no, cieszy powrót, bo to oznacza, że Piotr Zieliński będzie regularnie grał w Napoli, bo tam nie ma za bardzo w tym momencie alternatywy. Walter Mazzari też zmienił ustawienie. Tam wczoraj Politano wylądował z musu na. Na pozycji napastnika, więc no to po prostu jakieś pomieszanie z poplątaniem w tym na polu trochę, trochę z tego wyszło. Ale dobre jest to, że Piotr Zieliński wrócił do, do pierwszego składu. Nie, nie będzie takiego scenariusza, prawdopodobnie, którego się mogliśmy obawiać, czyli że odsunięcie, bo tak. może zaraz, prawdopodobnie zaraz odchodzisz, więc nie zagrasz to się chyba nie wydarzy. No już taką karę powiedzmy, że odcierpiał Piotr Zieliński w tym spotkaniu Super Pucharu Włoch, gdzie Inter grał z Napoli i Piotr Zieliński w tym meczu Murawy nie powąchał. Napoli przegrało, Inter zdobył Super Puchar i, i, i to jest etap wydaje mi się, że zakończony. Z drugiej strony Aurelio De Laurentiis, który się wypowiedział już konkretnie na na temat tego transferu Piotra Zielińskiego, no i mówi, że w mediach pojawia się mnóstwo bzdur, tu sytuacja jest prosta: agent i zawodnik połasili się na pieniądze, wyczuli swój moment, że mogą zgarnąć prowizję. A Piotr Zieliński wcale nie zarobi więcej y, gdzie indziej niż w Napoli. No i. To jest oczywiście nie do końca prawda, bo de Laurentis mówił o sytuacji obecnej, czyli Piotr Zieliński na obecnym kontrakcie być może dostaje więcej, na tym kolejnym z Napoli dostałby już dużo, dużo mniej. A trzeba pamiętać o tym, że jako wolny zawodnik, przechodząc do innego klubu, dostanie pieniądze za podpis. I jego agent też pewnie na tym prowizję swoją zarobi. Więc takie pieniądze za podpis w wysokości kilku milionów euro, rozłożone na przykład na trzy lata, powodują, że ostatecznie w kieszeni Piotra Zielińskiego będzie dużo więcej pieniędzy, niż zarobiłby nawet teraz na tym kontrakcie w Napoli. Więc De Laurentiis swoje, a świat wygląda troszeczkę inaczej. Ale no chyba. Możemy skończyć ten wątek. Piotr Zieliński wrócił do składu, zagrał. To jest kluczowe, aby to się powtarzało cyklicznie, przynajmniej do końca marca. Pan Marcin, coś dodaje? Myślę, że zmiana otoczenia dobrze zrobi Piotrowi Zielińskiemu. Odejdzie z Napolu, od De La Laurentisa, od człowieka, który nie był w stanie w odpowiedni sposób zastąpić się z nie był w stanie dogadać się z nim na ten sposób, w ten sposób, żeby spal jednak dalej prowadził Napoli, kontynuował ten piękny sen. Chciałbym też po prostu zobaczyć Polaka Winterze, bo to jednak jest klub, jeżeli chodzi o markę, o półkę wyżej. Nie chcę czynić z Napoli jakiegoś ligowego średniaka, bo oni cały czas plasowali się wysoko w ostatnich latach w tabeli. Natomiast myślę, że to już jest ten dobry moment i kto wie, czy to nie był tak naprawdę ten moment, aby odejść już od razu po zdobyciu mistrzostwa. Ale wiadomo, wtedy była euforia, wtedy jeszcze nie wiadomo, było jak to się potoczy, nie wiadomo, było jak zafunkcjonuje Rudy Garcia, chociaż parę osób się spodziewało, że to może nie zakończyć się pomyślnie. Natomiast teraz. Jest już najlepszy czas, żeby po prostu odejść z tego Napoli i zobaczyć Polaka w lepszym klubie. Poza tym, to co mówi de Laurentiis, że połasili się panowie na pieniądze i że to tylko kwestia kasy, nie jest do końca prawdą, bo gdyby Piotr Zieliński tak naprawdę chciał dużo zarobić, to już dawno by grał w Arabii Saudyjskiej, bo miał przecież ofertę i pół roku temu mógł się przeprowadzić na Bliski Wschód. A, tam de La Laurentiis mówiłkę mówiący... za wielką kasę. Więc... Laurentis mówiące o łaszeniu się na pieniądze, to po prostu no, diabeł więc... przebrał się w ornat i nam szef dzwoni. Spójrzmy na minuty pomocników polskich za granicą, jak to wyglądało w ostatniej kolejce. Piotr Zieliński, omówiliśmy go sobie bardzo dokładnie. Być może więcej powiedzieliśmy słów, niż się wydarzyło ciekawego w tym spotkaniu. Tak sobie spojrzałem, gole oczekiwane na poli 0,13, zero celnych strzałów, jeden celny strzał, Lazio. Naprawdę, nie polecamy chyba z otworzenia całego nie, spotkania, nie. a skrót można rzucić okiem, bo... A Kadis Atletik widzieliście? Nie, zapomnieć, zapomnieć i iść dalej. To też dawa Dajcie znać na czacie, jaki najgorszy mecz wy widzieliście w ten weekend. Może ktoś coś dorzuci. E, natomiast przebić chyba relacja nie będzie. Zjadaje no Cadiz atletik. Cadiz Atletic, tak? A Zaraz sprawdzę, jakie tam były gole oczekiwane. I czy... Zero do zera było, a gole oczekiwane to nie pamiętam już nawet. Bardzo, tutaj bardzo był bardzo jeden ceny strzał tak? relacji na Napoli. Krystian Bielik 90 minut, Szymon Żurkowski 89, też o nim wspominaliśmy. Michał Skóraś 28 minut, Sebastian Szymański blisko całe spotkanie. Nikola Zalewski gra dzisiaj, Mateusz Łęgowski podobnie, Kuba Pietrowski bez meczu. Poza kadrą Przemysław Frankowski, podobnie Kacper Kozłowski, kontuzje Damiana Szymańskiego i Karola Struskiego. Ale to jest tak naprawdę dopiero wprowadzenie do szerszego omówienia mówienia pomocników, które ty, Mikołaj, przygotowałeś. Przyjrzałeś się obrońcom w poprzednim International Level, natomiast teraz oceniasz tak. pomocników. Takie rezime na niecałe już dwa miesiące przed barażami. Chodzi oczywiście o zawodników, którzy są podstawowymi zawodnikami naszej reprezentacji lub są w obrębie zainteresowań trenera Michała Probierza, choć tutaj spodziewam się też niespodzianek, jeżeli chodzi o powołania w marcu, bo sytuacja... W naszej pomocy może nie jest tak zła jak w defensywie, właśnie, gdzie mieliśmy największe problemy przez ostatnie miesiące, ale też nie jest do końca wesoło. No, Piotra Zieliński, Zielińskiego mamy już za sobą, więc przechodzę dalej. Najbardziej jaskrawą postacią w tej formacji jest Sebastian Szymański, co też już podkreślaliśmy nie raz w tym programie. Można go śmiało nazywać królem Turcji polskim królem Turcji, bo, bo robi to tam suda. furorę. To, to jest 35 rozegranych meczów. 2,5 tysiąca minut, więc to jest naprawdę dużo. Jest yy, śrubowany też ten wynik, bo, bo Sebastian Trzymański gra regularnie. No i na razie to wytrzymuje, dźwiga cały czas yy, to tempo i oby tak dalej. 12 goli, 14 asyst we wszystkich rozgrywkach. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy także bardzo dużo grają, to Jakub Piotrowski z Łudogorca. Też 2,5 tysiąca minut rozegranych, 31 meczów. I tu uwaga, bo Jakub Piotrowski strzelił już 12 goli w tym sezonie. To jest ten sam poziom co. Co Szymańskiego, jeżeli chodzi o liczbę bramek, trochę mniej asyst, bo, bo tylko trzy, ale Udogorec radzi sobie w dalszym ciągu bardzo, dobre, bardzo dobrze. To jest drugie albo trzecie miejsce w zależności od, od tego, jak tam się te kolejki kończą. Piotrowski jest podstawowym zawodnikiem, gra i strzela. To jest pewne, jeżeli chodzi o środkowych pomocników, warto to podkreślać. Damian Szymański w w ostatnich dwóch meczach nie zagrał, przez kartki raz, przez uraz mięśniowy drugi raz, ale też poziom gry utrzymany, 26 spotkań rozegranych w tym sezonie i 4 asysty. Szymański bez zdobyczy bramkowych, no ale tutaj wiemy jaka jest też sytuacja. Nie wiem, czy do International Level już Bartosza, Bartosza Slisza trzeba zaliczać. Chyba tak, bo już po transferze to już nie jest piłkarz, tak. który z ekstraklasy będzie ewentualnie na kadrę przyjeżdżał, a, a w tej reprezentacji grał. No to Atlanta United ma teraz przed sobą trzy tygodnie spotkań towarzyskich, w odstępach oczywiście, będzie się przygotowywać do sezonu, a MLS rusza 24 lutego, czyli na miesiąc przed barażami. To jest też taka sytuacja, w której chyba znajduje się aktualnie Karol Świderski, bo też jeszcze transferu tego napastnika nie było do Europy z powrotem, więc Karol Świderski też w innym momencie zacznie sezon niż pozostali nasi zawodnicy z prezentacji. Mateusz Łęgowski w Salernitanie. Mamy nadzieję, że zagra dziś, bo dzisiaj Salernitana Roma jako ostatnie spotkanie 22 kolejki Serie A. Tutaj epizodycznie to bardziej należałoby przedstawić, bo Mateusz Łęgowski nie jest zawodnikiem, który robiłby wielką różnicę w beznadziejnie grającej Salernitanie. To jest ostatnia drużyna w Lidze, która broni się nieumiejętnie przed spadkiem pod wodzą Pippo Inzagiego. Tak to na dziś dzień wygląda. Kolejny zawodnik Nikola Zalewski. No i tutaj. Jest bardzo dużo znaków zapytania po zmianie trenera na Derostkiego. Poruszaliśmy sobie ten temat ostatnio. Roma nie zagrała jeszcze spotkania od tamtego czasu, więc musimy chyba trochę poczekać. Ale szykuje się zmiana pozycji, bo jeżeli Spina Cola jest kontuzjowany, a jest kontuzjowany, to raczej nie Zalewski zagra na lewej obronie, a ktoś inny, nie wiadomo jeszcze do końca, co wymyśli Derostcji. El-Sharawi jest w bardzo dobrej dyspozycji, więc Polak raczej na ławce rezerwowych zacznie, ewentualnie będzie wchodził z boiska. Jeżeli chodzi o Frankowskiego, wczoraj nie zagrał za kartki, ale to wiemy, że jest podstawowy zawodnik Lons, grający regularnie, dający też liczby w postaci bramek, czy to z rzutów karnych, czy, czy asyst po dośrodkowaniach. O niego nie ma się co martwić. No i potem zaczynają się schody. <laughs> Bo jest Jakub Kamiński na przykład, 430 minut w tym sezonie, zero, zero goli, 0 asyst, gra mocno w kratkę. No, ostatnio szansę i owszem dostał parę razy, tak więc to jest... No robię, tak, ale mówiąc. to wszystko tak, no, parę razy i to też po kilka, kilkanaście minut, prawda? Więc no, ta hierarchia tam jest ustalona i ciężko ją złamać, wbić się jakoś do pierwszego składu w Wolfsburgu Kamińskiemu. Podobna sytuacja z Michałem Skurasiem. Który zagrał niby w 22 meczach, ale 630 minut, czyli też wchodzący na końcówki, lub zmiennik, no, zawodnik zmieniający, tak? No i tak naprawdę. Trochę nam się kończy ta lista. No wiadomo, że jest jeszcze są jeszcze piłkarze z ekstraklasy. tak? Mam na myśli grosickiego wsząka. Oni mają teraz przerwę, więc ciężko coś o ich formie powiedzieć. Oprócz tego, że Grosicki z pogonią bardzo dobrze wyglądają w meczach sparingowych, bo to zwycięstwo ze szturmem Grat 6 do 1 bardzo okazałe. Tylko wszyscy się teraz boją, że się pogoń wystrzela w okresie przed powrotem do grania ligowego i, i że znowu będą. Co do Kamińskiego, to on ostatnio parę razy dostał i owszem, szansę w pierwszym składzie, ale no tak jak mówię, był zmieniany w drugich połowach. Tak więc, oczywiście, często ławka, ławka, nawet cały mecz na ławce, ale w dwóch spotkaniach dostał szansę od pierwszej minuty, i nie wiem, czy to były mecze do końca przekonujące w wykonaniu reprezentanta Polski. Pytaliście jeszcze o Kacpra Urbańskiego. On zagrał 67 minut przeciwko Milanowi. Nie mieliśmy go w naszym zestawieniu, ale słówko o nim może Mikołaj? Tak, no, przez La Gazzetta dello Sport niestety wyróżniony jako il peggiore, czyli najgorszy na boisku, jeżeli chodzi o ekipę Boloni, która bardzo dobrze radziła sobie w spotkaniu z Milanem na San Siro, bo prowadziła... I, i, I naprawdę się postawiła ekipie Stefano Pioliego, ale Urbański trochę jakby zaczął grać bardziej zachowawczo, trochę to nie jest on. Ustawiany też bardziej z lewej strony. Dopiero wchodzący do zespołu, jaką motta na niego stawia, to jest dopiero początek tej przygody, więc ciężko jeszcze to jakoś oceniać tak kompleksowo, ale miał odważniejsze mecze. Może tak, nie wiem, czy go stadion trochę przytłoczył, czy, czy jednak firma i marka Milanu, ale to był taki mecz, gdzie on raczej wolał oddać piłkę do tyłu, niż iść na przykład w pojedynek jeden na jeden, więc może dlatego ta La gazeta też była taka surowa, ale no trzeba przyznać, że cała Bolonia zagrała niezłe spotkanie. Zirkze to jest już moim zdaniem inny poziom i ponad Bolonię wyrasta, ale chyba o Skorupskim też w przypadku tego spotkania należy. Tak, tak, zaraz dojdziemy do, do Bromkarza, sobie pokażemy minuty, natomiast jeszcze była wątpliwość, że Bielik, że Birmingham nie grał w tym a właśnie, że grało, bo w Pucharze Anglii grało, przegrało z Leicester 0:3, więc Christian Bilik tam grał e, właśnie de, te 90 minut co do nudnych meczów. Wojtek ma Stelarz, nudny mecz Monca versus Sassuolo. Gol padł, ale jakby się umówili, że grają do jednego gola i koniec, więc mamy kolejny, mm, kolejny problem. No wczoraj w ogóle była meczu. padaka. Bardzo mnie smuci. Sympatyka tenisa, najgorszy mecz, jaki widziałem, to sobotni finał Australian Open. Nie, się tu się nie, nie możemy zgodzić. Z takich wielkich emocji, ale myślę, że niedzielny finał mężczyzn to wszystko z nawiązką nadrobił. Polecam w swoim imieniu, a także Lecha Sidora i Dawid Olińczyk, a oczywiście wczorajszy program podsumowujący autopromocja. Natomiast coś chciałeś jeszcze dodać, tak? Coś do pomocników, bo do bramkarzy zaraz przejdziemy, ale też... Karol Linety, o. który gra regularnie, jest bardzo chwalony nie tylko przez La Gazzetta dello Sport, warto tutaj przypomnieć, że Torino i La Gazzetta dello Sport mają tego samego właściciela, więc tutaj nie zawsze ta opinia jest do końca Jarygodna obiektywna. Jest, są pewne naciski, można powiedzieć, żeby czasami to Pojawiło się na, może nie na rozkładówce w tej gazecie, ale, ale na pierwszych stronach I, i sytuacja drużyny Juricza jest opisywana tam bardzo szczegółowo, ale no tak, Karolinetti gra regularnie, trochę zmieniona pozycja, no ale to jest dalej cały czas ten sam Karolinetty, którego znamy i pamiętamy. To znaczy w tym systemie juriczowym on się sprawdza, bo to on jest po to, by być przekaźnikiem na boisku, stać w. W określonym obrębie, rejonie boiska i po prostu tolportować piłkę dalej do, do kolegów. On nie rusza z piłką na przebojowe akcje, on nie podejmuje ryzyka, nie wchodzi w pole karne, nie wchodzi w driblingi, nie uderza z dystansu zbyt często. Jest takim, no, nie wiem jak to nazwać nawet, no, ma rolę kuriera na boisku trochę, nie? To, to, to jest określona e, sytuacja, w której on się znajduje i w tej roli spisuje się dobrze. W Torino to działa. Czy w reprezentacji polskiej by działało? Mam poważne wątpliwości. Zresztą nieraz się już o tym przekonywaliśmy, że, że Karolinety w, w drużynie, w której gra, a w, a w reprezentacji to jest dwóch różnych piłkarzy. Pokażmy jeszcze tabelę, bo też możemy rzucić okiem, co tam się działo w Niemczech, co tam się działo we Francji. Najpierw może Bundesliga, jak to wyglądało. Wspominaliśmy o Kubie Kamieńskim, którego ta sytuacja jest najlepsza. Jeden do jednego, Wolfsburg z FC Köln. To co istotne, to remis Bayeru. Leverkusen 0 do 0 z Borussią Mönchengladbach. gladbach To duże zaskoczenie, że. Ale Leverkusen miało stało Ta ofensywa znakomita Bayeru Leverkusen została zatrzymana. Borussia Mönchengladbach gladbach na 0 i tutaj widzimy tabelę. Zbliża się Bayer Monachium. Tydzień temu tak sobie rozmawialiśmy, że Bayern wtedy po porażce z Werderem ta. Różnica dość spora, ale zniwelował ją też Bayern zwycięstwem z Unionem Berlin w środku tygodnia, kiedy nadrabiał zaległości. Możemy także rzucić sobie okiem na to, co się działo we Francji. Tutaj jeszcze dolna część tabeli Darmstadt, Mainz i Köln w strefie spadkowej i barażowej, bo oczywiście 16 keln zagra ewentualnie, się tak by skończył baraże Z trzecim zespołem drugiej Bundesligi i tutaj też wyniki Ligi Francuskiej. Między innymi mecz marsylia monaco 2 do 2. Kolejna porażka Olympique Lyon. Tym razem 2 do 3 z Rennes. PSG z kolei remisuje z Brest 2 do 2. Lons tym razem bez Przemysława Frankowskiego. Wygrywa z Toulouse 2 do 0. Możemy też rzucić okiem na tabelę jak to wygląda. PSG na pierwszym miejscu, i to tak konkretnie, na pierwszym miejscu 44 punkty, 38 druga Nicea, 35 Brest, czyli to był mecz zespołów bardzo wysoko klasyfikowanych PSG. Brest pierwszy z trzecim, także Monaco na czwartym miejscu, nieco niżej Lille. Marsylia dopiero pewnie patrząc z ich perspektywy siódma, ósma, Lons zespół Przemysława, Frankowskiego i dół tabeli, to co może być szokujące. Olympic Lyon na szesnaste miejsce, chociaż i tak trochę podprawili tę, tę pozycję tak w ostatnich tygodniach. Cud, natomiast w piątek kolejna, porażka, lepiej, tak, ale kolejna porażka z Rennes tym razem, mimo tego, że tam solidne transfery zostały zrobione, bo i Gift Orban i jeszcze jeden zawodnik Fofana chyba też z tego samego klubu doszedł. Podpisany Matic, także no, będą próbowali się wykaraskać z tej strefy spadkowej piłkarza Lyonu. Dobrze, to przejdźmy sobie jeszcze do bramkarzy. Tak jak powiedziałeś, trzeba wspomnieć o Łukaszu Skorupskim, obroniony rzut karny. Możemy rzucić też od razu sobie okiem na minutę. O właśnie, Wojciech Szczęsny. 90... Wiem, co mi się jeszcze a propos pomocników przypomniało. Przepraszam, że tak. Proszę. Ale dlaczego Modern nie zagrał w meczu pucharowym Brighton? To się patrzę teraz na ciebie, właśnie. To jest moje pytanie do ciebie. Też bym chciał to wiedzieć. Się ja mówię. się tak pytałem jest... Marcina Grzywacza, i on też. Zagrał w podstawowym nie składzie w poprzedniej rundzie, no i więc... od początku ze Stołk. Teraz wypadnie źle, wygrana... mógł strzelić gola, miał sytuację, a teraz co? Raz, już, już pełnił różne funkcje wchodząc z ławki. Z, w, wchodził w zasadzie na naprawdę różne pozycje. Ale wchodził i te wchodził minuty tak. rosły. Tak. No, szczerze mówiąc, byłem rozczarowany i smutny, że nie pojawił się jako rezerwowy, bo ten wynik się nieźle układał. No, w zasadzie jakikolwiek nie byłby wynik, to można by sobie wyobrazić, że Jakub Moder przedby na boisku. Szczerze nie wiem dlaczego. To, to jest troszkę, no, nie powiem niepokojące, bo to jeden mecz, więc nie wyciągajmy z tego jakichś daleko idących wniosków, ale szkoda, że się nie pojawił, bo każde minuty pewnie są no to teraz. Było takie troszkę. Luźniejsze spotkanie. Pewnie się pojawi ta informacja, czy on zostanie zgłoszony do Ligi Europy, bo nie był jesienią zgłoszony. Można podmienić trzech zawodników, jeśli dobrze pamiętam. Jest kilku piłkarzy, którzy wypadli w Brighton na dłużej i, i trudno im będzie wrócić do końca sezonu, więc ciekawe czy za któregoś z nich, na przykład jako modernie, zostanie włączony do kadry. Oczywiście Brighton rozpocznie dopiero od tej kolejnej fazy, bo oni zajęli pierwsze miejsce w grupie, więc będą grali dopiero w marcu spotkania Ligi Europy, ale to też będzie moim zdaniem istotny tak, taka wiadomość pokazująca. I jak definiuje teraz Roberto De Zerbi rolę Jakuba Modera? Czy naprawdę go tak na 100% widzi jako istotnego zawodnika tej szerokiej kadry? Ale faktycznie szkoda, że Jakub Moder się na boisku nie pojawił przeciwko Sheffield United. Brighton awansował, no to co jest pozytywne to, że awansowali będą grali kolejny mecz, więc jakby dochodzi w tej puli spotkań dochodzi kolejny mecz w Pucharze Anglii, więc oby Brighton grał jak najwięcej meczów, to, to wtedy oby też Jakub Ponder się pojawił. Dobrze, wróćmy sobie do bramkarzy, bo tak nam mignęła ta, ta statystyka, statystyki w zasadzie minuty, bramkarzy Wojciech Chrzęsny 90, Skorupski 90, Marcin Bułka 90, Bartłomiej Drągowski również 90, Kamil Grabara bez meczu, bo ta Liga jeszcze nie wystartowała. Łukasz Skorupski, nim się, zatrzymajmy. Dziesiąty obroniony rzut karny przez Łukasza Skorupskiego w Serie A. Trzeci przeciwko Milanowi. To były informacje, które Michał Borkowski u siebie na Twitterze też zamieszczał. Niezłe nazwiska. Żyru, Milik, Immobile, m.in. Ibrahimović, Lautaro, Suso, Mertens. To są m.in. piłkarze, których zatrzymał z rzutu karnego Łukasz Skorupski. W sobotę zatrzymał Żyru, który Strzelił bardzo słabo, w sensie zdecydował się na takie uderzenie, które ma tylko zmylić bramkarza, a nie było w tym ani siły, ani zbyt dużej precyzji, jeżeli chodzi o kierunek. Wyczuł go skorupski i złapał piłkę w ręce. No jak bramkarz po karnym łapie piłkę w ręce, to znaczy, że karny był źle wykonany. I to jest chyba definicja źle wykonanego karnego. No, bramkarz łapie twój strzał, koniec. Więc Girou schował tylko ze wstydu. Twarz w dłoniach. Skorupski się bardzo z tego faktu ucieszył. Miał dużo szczęścia skorup w tym meczu, bo przy drugim karnym pomógł mu los. Teo Hernandez już siły nie szczędził, ale przyrżnął prosto w słupek. Także... A później zabrakło mu myślenia, znajomości przepisów, bo jednak, co miał zrobić odbiciu się piłki od słupka z piłką. Jest zabroniony, no po prostu to oznacza, że gra jest wstrzymana, A on i tak jeszcze poszedł, później jeszcze się cieszył z tego gola. Tak, strzelił gola w tam Teo Hernandez po tym jak podał sam do siebie z rzutu karnego i myślał, że tego gola mu zaliczą, no ale, ale szybko się okazało inaczej. No. Kiedyś, gdy byłem w San Sebastian, gdy Teo Hernandez grał w Ralu Sociedad, to tam porozmawiałem z ludźmi z klubu, z otoczenia i dano mi do zrozumienia, że Teo Hernandez nie jest członkiem męsy. Tak to chyba należy Pięknie, nie, nie, każdy, zgłaszał nie, Słuchaj, nie każdy musi być członkiem Oczywiście. męsy, ale podstawowe zasady, z... w szczególności. Podstawowe zasady <laughs> przepisy piłki nożnej e, powinno się znać, przynajmniej na takim etapie, żeby wiedzieć. No, gdyby na przykład Teo Hernandez po tym, jak piłka odbiła się od słupka, przeskoczył nad tą piłką i ktoś z tyłu by do niej dopadł i strzelił, no to gol mógłby być... Jak najbardziej prawidłowy. No ale mądry człowiek. Ale mądry. Ale może tak nie będzie. Ale tak nie bo powiemy. Tak, tak nie będzie. Tak nie będzie. Więc tak, Skorupski ma to coś, ale, ale w tej kolejce, powiedzmy sobie uczciwie, wielu bramkarzy błysnęło, bo. Pięć niewykorzystanych rzutów karnych w Serie A na 7 możliwych przez ten weekend. A jeszcze dzisiaj mamy jeden mecz do rozegrania. Myślę, że jak będzie karnym w spotkaniu z na Roma, to się każdy trzy razy zastanowi, czy do tej jedenastki w ogóle podchodzić przy takich tendencjach. Pierwszy raz od 61 roku zdarzyła się taka sytuacja, żeby w jednej kolejce nie wykorzystano w Serie A pięciu rzutów karnych. Padło jeszcze pytanie o Bartłomieja Drągowskiego. On już gra w Panetty Najpierw zagrał w środku tygodnia 24 stycznia z Atromitosem, Wpuścił dwa gole. Porażka w pierwszym meczu, ćwierćfinału Pucharu Grecji. Zagrał także w Lidze. To może jakby cieszyć, być takie pozytywne, że gra, ale na razie te wyniki nie układają się najlepiej, bo też porażka z Paokiem 28 stycznia, czyli wczoraj 90 minut i porażka 1-2. Ze specji transfer do Panetty Kosu. Panowie, coś jeszcze do dodania? Kwestii Polaków. bądź Wamkarze na pasmach, pomocnicy obrońcy, wszystko było. Wszystko, żeśmy. Wszystko omówione. Omówili. No i trochę żyjemy z tygodnia na tydzień teraz. Mam na myśli to, że do baraży gramy regularnie. Nie ma już żadnych przerw. Ten okres takiej gry jeszcze się. Jeszcze się zagęści, bo przecież dochodzą teraz Puchary. Tu w tym tygodniu jest Puchar Niemiec, dochodzą Puchary w Anglii, tak jak. Tak jak Premier League wraca. Ten Premier League wróci do gry regularnej, wracają także przecież europejskie Puchary, Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji, więc będziemy mieli dużo więcej materiału do analizy przez tak od lutego, tak. Więc, więc. No i jeszcze może coś się wydarzy ciekawego przez te kilka dni. Okienka transferowego, tego mówię europejskiego, bo do. 1 lutego jest czas, żeby tak. robić transfery w niektórych ligach do 31 stycznia. No to jeszcze jest trochę czasu. Wiemy, że czasami zdarzają się bardzo to ciekawe ruchy, właśnie na sam koniec. A jeśli chodzi o transfery, to oczywiście my trzymamy rękę zawsze na pulsie. Zapraszamy także oczywiście Was do obejrzenia piłkarskiego Flesza. On Dzisiaj wpadł rano. To taka pigułka tego wszystkiego, co najważniejsze w europejskim, polskim futbolu. Markus Rashford, Robert Lewandowski, także Tomasz Tuchel i wiele innych ważnych tematów to do znalezienia u nas w zakładce wideo. Od godziny ósmej zawsze można sobie w poniedziałek rzucić okiem. Co się dzieje? O godzinie szesnastej Ekstra klasa raport, czyli zajmujemy się nie piłkarzami za granicą polskimi, tylko wszystkimi klubami Ekstra klasy. To, co najważniejsze będzie między innymi łączenie dzisiaj z Tomaszem Wichniarkiem z Wicewa. Łódź, skład bardzo mocny. Radosław Przybysz na kierownicy, jego goście zapraszamy serdecznie. Mikołaj Kruk i Sports, Marcin Gaza Bardzo. Dziękuję bardzo. Wy nam opowiadaliście o tym wszystkim, co najważniejsze w kontekście polskich zawodników za granicą. Bardzo wam dziękujemy jeszcze raz. Zaapelujemy o łapkę w górę, o komentarz pod tym wideo i do zobaczenia w przyszły poniedziałek.